Gdzie wieżyca wda, przy srebrnych fal śpiewie, niesu woda w dal, tam moje kociewie. Dobry wieczór. Witam państwa z Kociewia, matecznik Ciemnogrodu. Nie wiem, czemu w Ciemnogrodzie jasno. Może dlatego, że na północ trochę jesteśmy, a może dlatego, że palą się światła Ciemnogrodu. Dzień dobry. Dobry. To jest kociewiak z krwi i kości, pan Antoni Górski, którego wszyscy czytelnicy Gazety Kociewskiej znają pod pseudonimem Kazimierz. Proszę pana, co pan robi na co dzień? A to teraz to już nic nie robię, bo już na rancie, na emeryturze, to już jedno doma siedza i psisza. A co pan robił wcześniej? O, szkolnym żem był. Czyli nauczycielem. A od czego? A od cechunków, od rysunków, jak to mówią. Ja. Ale i innych tam żem też uczył. I wszystkiego żem uczył. I harcerzem pan jest? Od dzieciństwa po dzień dzisiejszy? Ja od 10 roku życia aż do teraz. Pije pan? Nie. Pali pan? Nie. Harcerzowi nie wolno? Nie wolno. I nawet na weselu swoim pan nie popił? Nie, na swoim weselu też żem nie psił. A na cudzym jakimś? Też nie. A tabaki pan zażywa, tak jak kociewiacy wszyscy? Parę razy żem zażywał, ale to mój dziadek, ta tabaka ciągle niuchał tam do nosa. Proszę pana, słyszałem po dzienniku telewizyjnym niedawno, marszałek jakiś z parlamentu powiedział, że 70% Polaków pała euroentuzjazmem i się chce zjednoczyć z Europą. Co pan na to powie? Toć perspektywy ciemnogrodzkiej, kociewskiej. Toć tak richtig. Dobrze może by i było, żebym się tak połączyli wszyscy razem. Ale nasza mowa i gwara to musim trzymać aż do końca. Aż zawdy. Zawdy, póki będziemy żyli i my, i nasze pokolenia, to musim gadać po naszemu. No ja też tak myślę, wie pan, lokalnie myślę. No ale jest taka tendencja w narodzie, żeby się zjednoczyć z Europą całą. Zjednoczyć, jo. No ale po co? A żeby co handel to był dobry, żeby mogli gdzie pojechać, obaczyć jak insze żyją ludzie. No teraz ludzie pan nie może, jutro pan jedzie do Lourdes na pielgrzymka, słyszałem. No jo, jeda, ale i żem trochę po Europie pojeździł, no jako, po co panu jako żołnierz i później teraz. No ale jeszcze insze ludzie nie widzieli, a nie chcę też obaczył, no, że wszędzie psi boso chodzą. Jak się zjednoczymy, to przyjadą tutaj na Kociewie Hare Krishna w takich pomarańczowych kurtkach i będą śpiewać Hare Hare. No po co nam to? No ja wiem, że to prawie by mogło nie być, ale to jak przyjedą, to wszystko, co jest ciekawe, to my możemy obaczyć. Ale ja no obaczyć, a przyjąć to już. No jo, ale jak się zjednoczymy, proszę pana, to my będziemy jeździć i obaczać, ale i oni będą do nas przyjeżdżać. A nie narkomany przyjadą jakieś z Holandii. No to narkomanów trzeba, musimy wyleczyć, jakie doktory muszą się nimi zająć, żeby ich nie było. No ale po co nam, proszę pana? A najwięcej to u nas w Polsce robią tego juksu. Teraz to my z tej Europy wzięliśmy no to, co jest najlichsze. A no właśnie. Zamiast wziąć to dobre, to my wzięliśmy to liche. No ale wie pan, co w tej zjednoczonej Europie się dzieje? Rodzina upada. No i kościoły zamykają, religia upada. Też przestępców prawda. Pełno na ulicach, narkomanów pełno, prostytutki łażą gdzie chcą, pornografia w kioskach. Po co nam taka Europa? Na Kociewiu jeszcze jest porządek, cisza. I tego tatałajstwa tyle nie ma. I w bociana czasem bierzą, no. Z przymrużeniem oka. No ja, z przymrużeniem oka, ja. Ale
mnie się wydawa tak, że jakbym wziani od nich ze zachodu, ja no to dobre, a to liche wszystko wywalili precz, to by było dobrze. Ja no, że ludzie są takie głupsie, że bierzą to, co jest najlichsze, a to dobre to nie. U nas jest więcej dobrego jak złego, ja, a u nich jest dicht na łopak. To może oni się powinni z nami zjednoczyć, a nie my z nimi? A może nawet? Może jo. No to chodźmy za chałupa. Jo. Państwo zostają. U nas jasno, ciągle jeszcze. W Warszawie już ciemno i w innych miastach dużych, a Ciemnogród jasny. W Teksasie robią buty na miarę, a lica...